Cześć! No to co? Areczek ma dzisiaj urodziny. I trzeba będzie znowu losować cechę. Za każdym jednym razem narzekam na to. No dobra, jest sobota 14. Wszyscy są w domu, niektórzy pobrali sobie wolne. Karina w ogóle awansowała gdzieś tam w międzyczasie. Tak zwanym jest teraz satyrykiem. No, i możemy gdzieś iść i zorganizować urodziny. Wspólna zabawa małych dzieci? Nawet nie wiedziałam, że coś takiego jest. Znaczy rozumiem, że to doszło w akcesoriach małe dzieci, które kupiłam sobie dość niedawno. A nawet nie wiedziałam, że, że, że to z czymś takim przychodzi. Przyjęcie urodzinowe. Własne przyjęcie urodzinowe to okazja jedyna do roku. No w Simsach to jedyna do czasami nawet 20 lat, ale okej. Okay. Dobra, może tym razem zrobimy sobie urodziny w gospodzie w starej dzielnicy. To jest chyba w Windenburgu. Tak, zdecydowanie wygląda jak w Windenburgu. Może być. U, nastka jak się wystroiła okularki, ten Teges. Boże, jak ona jest chuda w ogóle, druga ula po prostu. No, ale ta żółć mi odpowiada. A dlaczego Paula zapomniała się umalować? Dobra, Paula już się ogarnęła. Dobra, opowiadaj dowcipy. Trochę najpierw zrobimy tych rzeczy, co trzeba zrobić, a potem dopiero urodziny sobie zrobimy. O, babcia się cieszy, że wnukowie się przyjaźnią ze sobą. A znowu popi, no nie. Takie miauczenie, tam słyszę w tej piosence zawsze. Pochwal jubilata. Hmm. Okej. Okay. Tatuś niech go pochwali. Dobra, bo już połowa imprezy prawie minęła. A tutaj tortu jeszcze nie było. Karyna ma tort. Od razu ze świeczkami, żeby nie żarła. Czas na świeczuszki, których nie ma. To klasyk. Hmm. O, okej, okay, pojawiły się, spoko. No jak zwykle za pierwszym razem ci się nie udało. No, dajesz, dmuchasz. Halo. Czy ktoś w ogóle zamierza tu przejść i, no właśnie? Śpiewać, czy, czy, czy coś? Czy trąbić, czy cokolwiek? Nie? Okej. Okay. No, wreszcie. Odznaczyłam wszystkie cechy tutaj z lifestylu, bo on już dwie ma, bo jest wegetarianinem i jest y, nit. tak, jest schludny. E, więc stwierdziłam, że bez sensu, żeby miał wszystkie trzy cechy z tej jednej kategorii, lepiej by było pójść trochę w inne strony. E, I wylosował mi się geek, co jest perfekcyjne w przypadku Arka. To jest tak totalnie Arek. Zapaleniec, proszę bardzo. Nieżyjąca babcia da ci prezent, widzisz jak fajnie. Paula pierwsza do tortu idzie. No, wszyscy już są po torcie, albo jeszcze jedzą, albo jedzą któryś kawałek. A gdzie jest Viwan? Chyba na górze musi być. Viwan, gdzie ty jesteś? Eee, serio, Viwan? Na imprezie twojego syna. Naprawdę. Weź jaki ona ma nos w ogóle, co to jest? Czekaj, czy ona jest w ciąży? No dobra, nie będę was zwodzić. Tak, Vivan ma romans i tak, ona jest w ciąży i tak, ona jest w ciąży z Vivanem. Czyli patola na urodzinach dwa. No co, myśleliście, że Vivan tutaj taki bez zobowiązań i w ogóle jeszcze przypakował, brodę zapuścił, kryzys wieku średniego i takie tam? Naprawdę myśleliście, że nie poleci na jakąś młodą laskę? I Vivan też nigdy nie miał jakoś specjalnie w zwyczaju się zabezpieczać, więc no, stało się. W ogóle ona jest jakimś fenomenem. Bo jest w sumie czarnoskóra, znaczy jest mulatką najwyraźniej. Ma ogromne usta, ciemną karnację i, i, i no nos to już widzieliście. A jest ruda i ma niebieskie oczy. W tej grze, wygenerowani albo urodzeni przez innych Simów, przez MC Command Center, Simowie nigdy prawie nie mają jasnych oczu. Już o tym mówiłam, prawie wszyscy mają ciemne. A ona jest ruda i ma niebieskie oczy, byłaby. Fajna dla Arka na przykład, ale no twarz ma taką sobie, więc... no niestety. Czarnoskóra i ruda. Jeszcze tylko brakuje, żeby była Żydówką, a dziecko będzie miała Azjatą, więc już w ogóle combo breaker bardzo. A i nazywa się Laura Tomczyk i jest młodą dorosłą, a Karina taka nieświadoma je sobie ciasto, ona jeszcze nie wie. Vivan, chodź tu chociaż zjeść tort. Nie zasłużyłeś, ale no już zjedz. Jakieś po pozory spróbuj zachować chociaż. A Ruda chyba sobie idzie. Mo mo może i lepiej. Karina, nie. N nie rób tego. To świnia jest. mi chyba też sobie poszedł, bo przed chwilą jeszcze go tutaj widziałam, a teraz już go nie ma. A, i jeszcze takie coś powinnam zrobić. Nie mamy tortu, to zrobię to po prostu MC Command Centerem. No i młoda dorosła. Okej. Okay. O kurde, złoty medal. Ej, w sumie to mogłam tę imprezę zorganizować wiwanem. Teraz dopiero do mnie dotarło, bo on ma to przecież... A, nie. Spełniło mu się chyba jedno. O, Ciekawe. O nie, wróciła. I jeszcze drinki zamawia ciężarna, kurde, odpowiedzialna. Gdzie nastka poszła? No, impreza się skończyła, to goście sobie poszli, no w sumie ma sens. No, na razie Ruda się zachowuje. Na razie nic nie robi, co by mogło tutaj skłócić kogokolwiek. Biwan nie jest chyba jakoś specjalnie zachwycony tą całą sytuacją. Albo może jednak. O, pomyślał o babeczkach i już jest super. Kto tam płacze? A może to Tomi? No jej. A nie, jakiś inny koleś. Szczepan. To jest szczepan banan? O Boże! Szczepan, ale ty wyrosłeś, Boże! A no, nawet w sumie. Ale Boże, strasznie do Nikodema podobny, identyczny kształt oczu. Ma po prostu świetnie. Adoptowany, no nie. <laughs> Jakby ktoś nie kojarzył, to to jest adoptowany syn Amandy i żywi i on jest młodym dorosłym już. No tak, no przecież on jest starszy od Arka, zdecydowanie. A kurczę. Dobra, Ruda sobie znowu poszła. No dobra, no w sumie jest dziesiąta, możemy iść do domu. Karina? Dlaczego ty śpisz w osobnym łóżku? Przecież jak na razie ty jesteś jeszcze w błogiej nieświadomości i wszystko między tobą i Wywanem gra. Wiwan ma jakieś dziwne, niepodobne do siebie pomysły. No dobrze, skoro tak, musisz coś załatwić. Ona mieszka z dwoma facetami. Hmm. Gras w kręgle? Okej. Okay. Weź z nią porozmawiaj. Rozmawiaj o lęku przed zobowiązaniami, na przykład. E. To nie tak miało być. Tego ci nie kazałam robić. No dobrze, to w takim razie nie będziemy tego już przesadnie komplikować, tylko poproszę o pozostanie przyjaciółmi. Widzę, że nie miała z tym problemu. No dobrze, ale dzieckiem się zajmiesz. No widzisz, jaka w porządku dziewczyna, problemów żadnych nie robi, przynajmniej na razie. To teraz w ramach świętowania zabierz gdzieś Karinę. Taki miły dzień na plaży. E, Vivan powiedział właśnie Karinie o swoim lęku przed zobowiązaniami i teraz ma. Zawstydzony jest. I ma niezręczną rozmowę. Okej. Okay. A to miało być tylko taki wstęp. Ale kochanie, nie o to mi chodziło. Ja po prostu. <grym zdaniem> Vivan po prostu dopiero teraz zrozumiał, że to Karina jest. Um... Karina. Jaki ty masz problem? No i co ja mam z nimi zrobić? Miało być tak fajnie. Miały być oświadczyny na plaży, ślub na plaży i w ogóle... I, i co? I Vivan jest teraz zawstydzony bardzo. Ale selfie se zrobią. To, to miało zupełnie inaczej wyglądać. To w ogóle... O Boże. A, już oni mają taką piękną relację. Wcześniej mieli wszystko na maksa w ogóle. To, to miało tylko być takie... Że on tylko jej mówi, że ma ten lęk przed zobowiązaniami, ale zamierza go przezwyciężyć dla niej, a ona tutaj takie fochy jakieś strzela. Ja nie wiem. Co? Ej, ja tak w ogóle to ja mam Co? dziecko z inną. Co? Widocznie, jak Sim jest zawstydzony i się oświadczy, to, to jest skazane na klęskę. Bez znaczenia, czy relacja jest wysoka czy niska i w ogóle. Jak wczytałam grę, to Viwan nie miał już tego pragnienia, żeby poślubić Karinę, i za nic nie mogłam mu tego pragnienia wygenerować, więc nie wydawało mi się to właściwe, żeby jakby sfabrykować ten ślub jeszcze raz. E, więc musi zostać tak, jak jest. I, I nie wiem, co ja mam z tym teraz zrobić. A miało być tak pięknie. Miało być zupełnie inaczej. Mieli wziąć ślub i miał ten sekret zostać po prostu już na zawsze, ale się nie udało, jak widać. Bo Karina okazała się nie być tak bezproblemowa jak na przykład Laura. Dobra, niech Karina ucieka do domu. A Wiwan sobie tutaj zostanie nad morzem. Będzie kontemplował swoje nieszczęście. Biedny Wiwan. Ej, ja Wiwana bardzo lubię. Ja chciałam, żeby on się tutaj teraz ogarnął. I żeby został z nami i w ogóle. I co? I, i, i Karina sama robi tutaj problemy. To miała być tylko taka chwila zapomnienia, wynikająca z tego, że Vivan jest samotnikiem i, i nie, nie lubi zobowiązań, a mieszka z kobietą i synem i jakimiś obcymi ludźmi w pełnej chacie i w ogóle, i był trochę sfrustrowany. Ale miał się opamiętać i, i co? I, I nie wyszło, bo został odrzucony. No po prostu ja nie wiem. To teraz pójdzie się upić. Nie żeby dało się upić w tej grze. Koteczki przyszły, ojej. Sander. Simi A <grywa> jakaś liczna. No jajko. Wiesz, mordę ma taką dziwną, ale mam bardzo fajne umaszczenie. I czy identycznie jak Gienia. Kevin, przybywa na ratunek. Porozmawiaj sobie z koleżką. Może ci się zrobi lepiej. Ej, Kevin był o wiele bardziej napakowany wcześniej, chyba mu trochę opadły mięśnie, bo. gdzie on w ogóle idzie? Bo Vivan jest o wiele bardziej napakowany od niego. Kevin, wracaj tutaj, głupku! Nie bądź teraz fliciarski. Tutaj masz pomóc, koledze się ten opanować i i żeby już się nie czuł źle z tym wszystkim. Nie da się ich usadowić tak, żeby gadali sobie no. razem i w ogóle. <laughs> No, Kevin jest dobry. Kevin ci pomoże. Oj, Iwiwan. Ogarnij się. Tak, Kevin bardzo lubi dowcipy o pingwinach. Sam je cały czas opowiada. Właściwie dokładnie to dowcipy o kaczkach. Ale to podobne. Może weź żartuj z siebie. Okaż niepewność. Słuchaj, przecież to jeszcze nie koniec. No, nadal pierze mi koszulki. Haha, <laughs> <editors> ha, bardzo śmieszne. Ciekawe, jak pierze, jak nie mam wielkiego prania. No cóż. Dobra, to teraz pogadajcie o technikach fitnessu. Troszeczkę zmi zmienimy temat na trochę bardziej męski. Zapytaj o zawód, bo ja nie wiem, czy on w ogóle gdzieś w pracuje. Entuzjazm się kosmosem, taka a propos pracy. Kevin pracuje jako przywódca narodu w miejscu o nazwie mieszkań Zaniepokojeni mieszkańcem Majszuno? Mieszkańcy Majszuno, a nie San Majszuno? No nic. Tak, on jest w tej chwili politykiem. Znaczy, w tym momencie, kiedy jego dzieci są jeszcze nastolatkami, to on był, nie wiem, lekarzem czy kimś, ale ja pobrałam wersję najnowszą i po prostu cofnęłam im wiek, więc. Więc w tej chwili jest politykiem. Powiedz dramatyczną historię o tym, jak twoja wieloletnia już kobieta odrzuciła twoje zaręczyny nagle. Kevin. Kevin, nie idź sobie, no. Oj, Kevin, no weź się ogarnij. Daj się zaprzyjaźnić. No i nie mogę na niego kliknąć, no. A, w ogóle, gdybyście się dziwili, że Kevin nie ma butów, to to nie jest kwestia tego, że to był jakiś custom content albo z jakiegoś pakietu, którego nie mam i się po prostu usunęły, tylko on tak ma. On tak chodzi. To jest normalne. Dobrze, pogadaj sobie z jakąś dziewczyną, ale nie podrywaj jej, błagam cię, Vivan, powstrzymaj się. Bo powoli ci już mija ten nastrójnik. Aha. Też przed nią żartuj z siebie, to ci się na pewno zrobi lepiej. Nie no, w sumie jakby nie patrzeć, to Kevin trochę pomógł. No, dał ze sobą pogadać dużo, pożartować z siebie, nie oceniał i w ogóle... To jest cały Kevin. No dobrze, już ci, już ci minęło. Czy teraz tamta się kurde zgodzi? Wy się tu zawołaj może najlepiej. Jeszcze jest niezręczny towarzysko i... I jeszcze z tego powodu ma nastrójnik, ale nie miał już tego nastrójnika przecież. O co chodzi w tej grze? To weź się, wysikaj, czy tam wykupaj. I wygłoś przemowę motywującą, zanim się znowu oświadczysz. To męski wieczór. Hmm, a tutaj Karina nagle na środku w stroju kąpielowym. Nawet nie wygłosiłeś sobie przemowy, a już jesteś szczęśliwy, ale tylko dlatego, że jest ozdobione. I że jesteś tutaj sam. Hm. No, Karina musi się najpierw upić, zanim się zgodzi. No dobra, nadal jesteś szczęśliwy, może się uda. Weź najpierw trochę interakcji romantycznych z nią zrób, eee, żeby ona jest flirciarska, więc no, w sumie, czemu nie? I weź jej wyjaśnij, o co ci chodziło, bo to jest jakieś totalne nieporozumienie. No, chyba się pogodzili. Na pewno się pogodzili. Dajesz Vivan, teraz się musi udać. I to jeszcze na męskim wieczorze. Ona musi to docenić. Tak, jesteś po prostu teraz przeciwny swojemu testo testosteronowi totalnie. No! Kurde karyna. Weźcie wreszcie ten ślub, bo już mnie ludzie pytają. Dlaczego Vivan nie, nie nazywa się Banan? Bo nie pamiętają nawet, że wy ślubu nie macie. Tu i teraz, w zwykłych, codziennych ciuchach, i w ogóle wszyscy nawet nie patrzą, tylko mają gdzieś to wszystko, ale okej. Okay. No, w końcu to cichy ślub. Nieważne, że to jest, kurde, 10 osób. W ogóle fajne w simach jest to, że nie potrzebują żadnej trzeciej osoby do wzięcia ślubu, że zaobrączkują się i no już ten związek jest pełnoprawnym związkiem małżeńskim. Co za piękna ceremonia, że oni się jeszcze chyba nawet nie wymienili obrączkami. O, teraz dopiero. No. Oh. Ale myślę, że Vivan i tak nadal nie chciałby zmieniać nazwiska na Banan. I tak nie ma takiego, e, takiego obowiązku, że tak powiem, bo to nie oni kontynuują dziedzictwo, więc może sobie zostać meszramem, jak chce. No dobra, iście do domu, by się późno zrobiło. Cały dzień się kurde męczą z tym. <śled> Biedny Wiwan. No, powiedzmy w sumie. No i związek małżeński trzeba oczywiście skonsumować i potem skonsumować coś do jedzenia zdecydowanie. Nieważne, że oni są razem już dobre... Karina, co to było? Nieważne, że oni są razem już dobre 20 lat. No tak, i teraz jak ją poślubił, to nagle chce się zachowywać złośliwie wobec niej, bo mu się strach przed zobowiązaniem włączył znowu. A Karina po ślubie czuje ogromną inspirację do pisania skeczy. Daniel ma szansę otrzymać od dużej znanej firmy sporą sumę simoleonów. O ile na początku swojego kolejnego wideobloga zamieści reklamę. No dobrze. Duża suma, tysiąc simoleonów. Nie no, jak za reklamę, to w sumie spoko. W ogóle Daniel stary dziad i jeszcze sobie tam youtubuje i Instagramuje i w ogóle. Arek czyta opowiadanie, które napisał jego pra... pra... Pradziadek? Yy, zaraz, Szymon był pierwszym pokoleniem, Arek jest szóstym. Pra, pra, pradziadek chyba. A Nikodem tam bardzo powolutku kończy swoją melodię. Arek, nie przeczytałeś tej książki do końca, ty debilu. Masz całą przeczytać. Przeczytaj gwiazdka, gwiazdka, debug, gwiazdka, gwiazdka. Mm. Arek, ty nadal nie przeczytałeś tej książki. Chciałabym spełnić ten pierwszy panel Sima Renesansu w końcu, wiesz? W ogóle bawi mnie to, że Paula ma tutaj zarób 75 tysięcy, a to się po prostu liczą e, fundusze rodziny, czyli wszystko to, czego absolutnie ona nie zarobiła, tylko wszyscy inni. Arek, a przeczytałeś to? Przeczytałeś, wow. O, zatytułuj swój nowy utwór. Nikodem właśnie skończył pisanie utworu. Jak chcesz go zatytułować? O Boże, ja i pisanie tytułów. Um, to była fantazja muzyczna, czy coś takiego? Nie wiem. Fantazyjne. Znowu mi kabel od mikrofonu przeszkadza. Brzdąka. Nie. Brzdąkani. <grym> Fantazyjne la la la, w takim razie nie będzie. No i co? I możesz teraz sprzedać ten utwór, czy jak to jest? Na dziewiątym poziomie umiejętności można licencjonować utwory, wysyłając je przez skrzynkę pocztową. Aha! Aby zarobić pieniądze. Helena, nie żyjesz. No dobrze, no to spróbuj sobie zalicencjonować w takim razie. O! Wkrótce możesz spodziewać się tantiem autorskich. Okej. Okay. Nie powinno być tantiemów? Nie wiem, ja się nie znam na takich słowach. Dobra, ja mam pomysł. Wszyscy na razie już wykonali to, co mieli zrobić, więc powinniśmy kogoś odwiedzić. Że żywia jest jeszcze żywa, to jest coś. O! Tutaj jest grób Amandy. Jak to się stało? Ja myślałam, że te groby znikają gdzieś. Ale ja to możemy na cmentarz ją przenieść. A co to jest za dzieciak? Emilia, Socha. A, bo one sobie jeszcze jedno dziecko zaadoptowały. No tak. One sobie zaadoptowały dwójkę dzieci. I takie podobne do siebie te dzieci. A ona jest ubrana cała na żółto. Tradycji stało się zadość. Jak oni się tu mieszczą w ogóle? To jest jedna sypialnia w tym domu. Tak, a Daniel jako jedyny ma wszystkich gdzieś i idzie sobie na spacer z psem, kiedy w sumie żywia, to jest przecież jego ciotka. Z, z jego rodzina. No, oprócz tego, że on jej w sumie nie zna, z tego co widzę. Hmm. No dobrze, pogadamy sobie z żoną, siostry, matki w przypadku Nikodema. Jezu, ja już, już powoli nie ogarniam tego wszystkiego. No i ze Szczepanem, który w sumie jest waszym kuzynem. Adoptowanym, ale kuzynem. No, jakby nie patrzeć. No i przecież Emilka też jest waszą kuzynką, tylko taką... małą. Vivan, jak nie chcesz tu być, to możesz do domu iść, wiesz o tym. Fajnie, że Amanda dawno nie żyje, a jej pracownia nadal tutaj stoi. I mógłby to spokojnie być pokój Emilki na przykład, ale po co? Gra sama tego nie zrobi przecież. Będę musiała to zrobić za nią. W tym domu wcale nie ma oświetlenia. Okej, okay, to też będę musiała naprawić. Nikodem, o Boże! Ty nienawidziłeś ojca i z Paulą też, też chcesz mieć słabą relację. Weź się ogarnij. I jeszcze gadasz i o wyprowadzce, serio. Dobra, już, już się nasiedzieliśmy, wystarczy. Viwan, wlazłeś w kupę, serio. tam mi zniknęła. Wdypnąłem w kupę zwierzaka. O jest! Właściciele, którzy nie sprzątają po swoich zwierzakach, są najgorsi. Czyli. Daniel, nie wiem. My wszyscy? O, tatuś 2 pomaga przy odrabianiu lekcji. Ale ona i tak musi iść do szkoły już. Serio? Nikodem dostał pieniądze za to swoje fantazyjne lalala. 175 simolonów. E do 500 to łatwizna, żeby dotrzeć. To może wejść zacznie jakiś drugi utwór sobie? No i naprawił ten telewizor, Skubaniec. Może żywa melodia, zainspirowana wczorajszą wizytą, używi. Szarak. Psie. Zostaw. Wiwan w gaciach łazi, ok. Oh. <noise> Powinno się pojawić chyba powiadomienie. Nie wiem, czy gdzieś pominęłam je, ale tak. Wiwanowi. Urodziła się córka o imieniu Ewa. O, już, już płaczę, już płaczę. Ale świetnie ustawiona jest, no, w idealnym miejscu, na pewno będzie można do niej dojść. O, dobra, chyba jednak można. No dobrze, to to będzie wszystko na dzisiaj. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Wiwan podjął się wstrętnie zdrady na Karinie, ale... Dzięki temu zrozumiał, że to z nią powinien się ożenić i że w końcu w ogóle powinien to zrobić, że ona jest tą jedyną, a ten sekret, który ma, miejmy nadzieję, że zostanie z nim na zawsze i że będzie umiał prowadzić takie podwójne życie, bo mała Ewcia go teraz bardzo potrzebuje. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, subskrybujcie, like, lajkujcie komentarze, doświadczajcie, by się nie zmuszałam i widzimy się w następnym. Pa!